moje karty. Dziewczyny! Dziewczyny! Słuchajcie. Wychodziłam ze swojej willi i nie uwierzycie, na moim ganku leżał mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego. Wyobrażacie to sobie? I co? I chrapał! No tak, typowy mężczyzna. Nic tylko by leżał i pił. I najlepiej jeszcze gazetkę panu przynieść, żeby się nie nudziło. Może jeszcze poduszkę pod głowę podłożyć, co? No, no! I pod stópki, żeby się wygodnie leżało. Nic mu nigdy nie pasuje! To zupa zasłona! To kotek nie zapieczony! Tak! Nic! Tylko by marudził i marudził! A gdy zachoruje, to już mógłby testament spisywać. Testament to ja spisałam wczoraj, jak mi w całym domu jego skietami śmierdziało. Tak? Tymi jego papierosami to już mi nawet tirany prześmierdły. A wieczorem ledwo zaczął, a już skończył. Nie, chwila, przepraszam bardzo. Ale ja nie po to 20 zł za bilet zapłaciłem, żeby teraz tych głupot na temat mężczyzn wysłuchiwał. Królowe wielki się zna. Ale proszę się, nie macie już tego. Królowe wielki się znalazły, tylko by leżeć i pachnieć, tak? Tyle z mamusią przez telefon rozmawiacie, a dalej nie wiecie, jak się zupę sobie albo kotleta piecze? Tego teraz sobie mogę w domu posłuchać, zamiast tu przychodzić. Ja wychodzę, do widzenia. Spokojnie, drogie panie. Ja to załatwię. Chłopaki, idziemy. Oskar, weź stół, ja mam gitarę. Thank you.
Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić. Lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin. Skruszą szalenie, o przebaczenie pokornie proszę, że troszkę pieprzy jest ten felieton, który wygłoszę. Lecz mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę, to darujecie mi, panie, panowie, raz jeden jeszcze. Otóż faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz popsują, w domu czy w pracy. Kapią się w sufit, wodzą pokrzy im się wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek, bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, pan? Co by tu jeszcze? Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przyrzuci z jakiejś sprawy, co jest na oko, nie do popsucia. Już się prężą mózgu w szeregi, wzrok się pali. Już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali. A oni myślą w ciszy domowej lub w mózgu w treście. No jak długo można pieprzyć, panowie? No jak długo jeszcze? I choć wszystko jak spłatka idzie, sprawnie i krótko, czasem faceci, gdy nikt nie widzi, westchną cichutko. Mając tyle twórczych pomysłów, tyle zdolności, boją się, by im wkrótce nie przyszło tkwić w bezczynności. A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu wieszcze, co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze? Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec. Pokażmy serce dla tych facetów, zewrzyjmy dłonie. Weźmy się w kupę, bo w tym tkwi sedno, drodzy rodacy. By się faceci czuli potrzebni, w domu czy w pracy. Niechaj ta myśl i wzrok rozpromienia, niech zatrą ręce, że tyle jeszcze jest do spieprzenia, a będzie więcej. Thank you.